Polaren. Twój dom na dobre. Cześć, jestem dzisiaj na Dolnym Śląsku po raz kolejny i kolejna inwestycja w tym terenie za nami. Także nie przedłużając, zapraszam w teren, pokażę, co nam z tego wyszło. O, pogoda dzisiaj trochę nie dopisała, ale ma to też swoje uroki. Jak widać, jest pięknie mgliście dookoła. Także trochę pozwiedzamy dzisiaj. Postaram się w miarę sprawnie przejść z zewnątrz i będziemy chować się do środka. Domy, które widać, to są budynki o nazwie Rest House 66. Stali odwiedzający naszą stronę internetową z pewnością zauważyli pewne zmiany, które ostatnio zaszły u nas. Dom ten wcześniej nazywał się Wieczny Odrzew z antresolą, a teraz nazywa się Rest House 66. Postanowiliśmy wydzielić dwie takie linie budynków. Są to domy z serii Rest oraz domy z serii Prime. Seria domów Rest, jak sama nazwa mówi, są to budynki rekreacyjne, wypoczynkowe i wydzieliliśmy te dwie kategorie domów głównie ze względu na ułatwienie zrozumienia, który budynek jaką ścieżką formalną można budować. I domy z serii Rest można budować tą najprostszą ścieżką, jako budynki rekreacji indywidualnej na zgłoszenie. Czyli jest to najprostsza forma, gdzie tak naprawdę ilość tych dokumentów jest znikoma. Tylko oczywiście działka musi posiadać dopuszczoną zabudowę rekreacyjną. I są to domy o powierzchni zabudowy do 70 metrów. Posiadają one antresole lub są parterowe. I są to właśnie te budynki z serii Rest. Domy z serii Prime, jak nazwa mówi, są to budynki główne, czyli takie, które są domami mieszkalnymi. I są to domy z poddaszem użytkowym lub ich zabudowa przekracza 70 metrów w podstawie i do nich już trzeba mieć pełny projekt budowlany. Pełny projekt budowlany to już jest zupełnie inna para kaloszy, zwłaszcza dzisiaj, ponieważ przy projekcie budowlanym jest duża ilość dokumentacji, którą trzeba przygotować, jak również pełny projekt zagospodarowania terenu i czy na zgłoszenie, czy na pozwolenie na budowę. Domy mieszkalne już wymagają trochę dłuższej procedury i też trochę jest to wszystko droższe. Dlatego domy z serii Prime, te z poddaszem użytkowym, zaprojektowaliśmy jako domy, w których można mieszkać na stałe, ale również są to domy, które w tej procedurze zgłoszenia należy rozpatrywać jako domy mieszkalne, czyli w bardziej skomplikowanym zakresie formalnym lub na pozwolenie na budowę. Także tak to obecnie wygląda. Trochę też pozmienialiśmy układ strony, trochę zmieniło się u nas logo. No zaraz tam pokażę może na busie. Dlatego, że chcemy podkreślić, jak ważny to jest aspekt technologiczny, którym się wyróżniamy, ponieważ domy prefabrykujemy, także na tą inwestycję przywieźliśmy praktycznie gotowe budynki, co zdecydowanie skraca czas pracy na budowie, jak również pozwala osiągnąć też dużo większą precyzję wykonania, robiąc wszystko na zakładzie. Dlatego ta jakość jest dla nas bardzo ważna i z tego też względu trochę poczyniliśmy pewnych zmian, żeby to podkreślić. Co do samego terenu, jesteśmy w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. Tam idąc w górę, praktycznie wchodzimy od razu na teren Parku Narodowego, tak jak te drzewa się zaczynają, także teren jest wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. Za to przed domami rozciągają się piękne widoki. No dzisiaj może trochę średnio to widać, co się przed nami znajduje, ale naprawdę jest tutaj pięknie, nawet w taką drzewą pogodę. Działka, jak widać, ma takie tutaj zrobione półki. Wcześniej, jeszcze ze 3 miesiące temu, był tutaj teren po prostu pochyły. Inwestor zdecydował się, żeby tą ziemię z góry zebrać i zsunąć na dół i stworzyć 3 czy 4 takie półki. Czwarta chyba będzie jeszcze robiona. Dlatego prace te ziemne trwały jakieś 3 tygodnie, 2 lub 3, już nie pamiętam. Było to około 250 wywrotek z piaskiem, z tym gruntem, który był przewożony w dół. Ale dzięki temu udało się właśnie wydzielić takie półki, na których teraz już dużo łatwiej jest wykonywać czy płyty fundamentowe, czy budować tarasy. Nie ma potrzeby stawiania wysokich słupów, a dużo łatwiej jest tym terenem tutaj teraz zarządzać. I nawet sadząc jakąś zieleń tutaj
czy go zagospodarowując ten teren, no jednak są wyznaczone już drogi, są wyznaczone miejsca pod domy, także jest to dużo, dużo łatwiejsze. Oczywiście wymagało to sporych prac ziemnych, ale na koniec to wszystko procentuje. My obecnie postawiliśmy tutaj dwa takie domy, jak widać. Tutaj już jest podbudowa pod kolejne budynki, także będziemy tutaj wracać nie raz, nie dwa. Będą tutaj i większe domy, i mniejsze, i piętrowe, i parterowe. Także jeszcze tutaj będziemy działać. To, co na ten moment widać, to jest ciekawy obiekt, bo jest to miejsce, gdzie jest hydroforownia, gdzie domy są zasilane z tego miejsca w wodę. Dodatkowa piwniczka, to wszystko zostanie zasypane. Wygląda jak taki bunkier trochę na Marsie, jeszcze zwłaszcza, że ta ziemia jest tutaj taka czerwona, dość liniasta. Ale tego typu pomieszczenie na pewno się tutaj przyda, zarówno od strony technicznej, jak i składowania jakichś rzeczy. To, co dodatkowo tutaj mogę powiedzieć, to domy, jak widać, wykonaliśmy z taką blachą na rąbek schodzącą na ścianę kolankową. Jest to pierwsza nasza taka realizacja. Wyszło mi się naprawdę to bardzo ciekawie. Dodatkowo no warto tutaj wspomnieć, że w środku też zaszły pewne zmiany w tych budynkach. Trochę nieco inaczej urządziliśmy wnętrze na antresoli, ale to zaraz jeszcze wejdę i pokażę. O, tutaj jest właśnie widok, który będzie z domów. Także tutaj na całą tą dolinę naprawdę bardzo ładny. Bardzo ładne są widoki, także budząc się codziennie rano, naprawdę będzie to zachęcało do wypoczynku. A w drugą stronę, tam już teren pnie się w górę, tam już mamy Park Narodowy Gór Stołowych. Podejdźmy może trochę bliżej. Domy z zewnątrz, poza tą blachą na rąbek, są w standardowej konfiguracji, także tutaj żadnych zmian dodatkowych nie było, także jest nasz standardowy projekt z blachą kolankową, z blachą na ścianie kolankowej. Dodaliśmy rynny kwadratowe, wykonaliśmy takie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi, no zwłaszcza w takie dni jak dzisiaj się przydają. Co więcej, w naszym zakresie prac tutaj jest wykonanie domów do stanu deweloperskiego, także tutaj płytę fundamentową, prace ziemne oraz tarasy i resztę prac wykończeniowych wykonuje już inwestor. Tak samo jak elewację na przykład malował inwestor. Także my tutaj wykonujemy taki stan deweloperski, a już to jak widać kolejne ekipy równomiernie pracują nad wykończeniem, także my działamy, kończymy drugi budynek, a pierwszy dom już się wykańcza. Także tak to wygląda z zewnątrz. Wchodzimy do środka. I jesteśmy w środku. Tak jak wspominałem, prace wykończeniowe już trwają, także trochę tutaj już się dzieje. Jest trochę tych przedmiotów, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze, powinniśmy uchwycić. Parter zgodny z naszym standardem, czyli po wejściu mamy po prawej wnękę na szafę, łazienka. Czasem zadajecie nam pytanie, czy w łazience, aby na pewno mamy okno. Oczywiście okno w łazience w każdym naszym domu się znajduje. Trochę trudno wyobrazić mi sobie dom nowy, który budowany jest bez okna, no chyba że na poddaszu, to rzeczywiście trzeba te okna robić wtedy w skosach, ale na parterze jednak możliwość wentylacji pomieszczenia, zwłaszcza łazienki, gdzie jest duża akumulacja wilgoci, pary wodnej, ma duże, duże znaczenie. Także te okno jest. Tutaj mamy sypialnię. Sypialnię standardowo projektujemy pod łóżko dwuosobowe, ale tutaj została tak wykonana elektryka, żeby łóżka pojedyncze tutaj można było zastosować. Co do wynajmu, no też będzie miało swój dodatkowy walor. Mamy tutaj salon z dużymi przeszkleniami. Rusztowania, szpachlarzy trochę może utrudniają te widoki, ale z góry może będzie widać lepiej. Salon w standardowym naszym rozkładzie. Tutaj będzie kuchnia. Z góry nam schodzą piony wentylacyjne i kanalizacyjne z dodatkowej łazienki, także ten boks tutaj obudowany to są właśnie piony, które schowają się potem w szafki kuchenne. I tak ten parter wygląda. Także on jest zgodny z naszym standardem domu Rest House 66, ale mamy tutaj trochę zmian na piętrze. I jak tutaj pojedziemy do góry, hop, no to jak widać mamy już tam wydzielone pomieszczenia.
Powierzchnia tej antresoli jest taka jak zawsze w tym budynku, ale tam wygospodarowaliśmy dodatkowe dwa pokoje i łazienkę. Także tutaj te pierwsze pomieszczenie to jest łazienka, a nad nami jeszcze będzie tutaj rozciągnięta siatka. Także zrobiliśmy dodatkowe wzmocnienia w ścianach, żeby taką siatkę dało się zamontować. Zaraz skoczę na górę, pokażę jak to wygląda. Tak od strony układu funkcjonalnego. Co wprawne oko, to zauważy też nieco zmian technicznych. Mamy tutaj na ścianach płytę kartonowo-gipsową GKF. Standardowo stosujemy płyty Fermacel. Są one dużo gęstsze i dużo twardsze, ale niestety są też dużo droższe. Płyta Fermacel jest około 3-3,5 razy droższa niż karton gips. My w standardzie stosujemy Fermacel, to jest w wycenach naszych budynków jako standard, ale w takich inwestycjach jak na przykład ta, gdzie gdzieś musimy znaleźć jakieś oszczędności, no to jedną z opcji jest właśnie wykonanie ściany nie w Fermacelu, a w takich płytach kartonowo-gipsowych. One nie są takim standardowym karton-gipsem. To jest karton-gips ognioodporny, także wszystkie te ściany są ognioodporne. Dodatkowo ta płyta jest zbrojona włóknem szklanym, dzięki czemu jest trochę twardsza. Oczywiście nie jest to Fermacel, nie jest to płyta, która pełni rolę płyty konstrukcyjnej, tak jak Fermacel rzeczywiście taką rolę pełni, ale jest już trochę twardsza, tak bardzo się nie kruszy. I dodatkowo jest to płyta o grubości, akurat no, taką kupiliśmy, 15 mm, a nie standardowe 12,5. Także parę tych elementów, które dało się gdzieś tam poprawić na tym karton gipsie, to uwzględniliśmy. Także nie jest taka typowa, że tak powiem, taniocha. A płyta jest wciąż w porządku. Oczywiście karton gipsy wymagają dodatkowych wzmocnień w miejscach, gdzie planowane są jakieś ciężkie meble. Także na przykład jak będą tutaj obciążenia szafek górnych, no to tutaj musieliśmy zastosować taką dodatkową deskę tu i tutaj, żeby można było przykręcić się potem szafkami górnymi od kuchni. Tak samo pod boiler i pod jakieś inne ciężkie przedmioty. Należy to wtedy wcześniej ustalić, ale wszystko będzie się trzymać. Przy Fermacelu tak naprawdę nawet bez stosowania dodatkowych wzmocnień szafki trzymają się, jeżeli dobrze pamiętam, jeden kołek od Fermacela przenosi ciężar, kołek rozporowy przenosi ciężar chyba 60 kg. Także Fermacel nie wymaga dodatkowych wzmocnień, tak jak karton gips. Także takie zmiany konstrukcyjne, materiałowe i chyba tyle o tym parterze. Wchodzimy na górę. Jesteśmy na piętrze, także tą standardową naszą antresolę podzieliliśmy na pokoje, dzięki czemu można tutaj dodatkowe miejsca noclegowe wygospodarować i zapewnić trochę więcej prywatności gościom, ponieważ przy dużej antresoli, no jednak siłą rzeczy tej prywatności rzeczywiście nie ma. A tutaj mamy dwa pokoje, ten jest mniejszy. Zmieści się tutaj spokojnie dwuosobowe łóżko, bądź dwa pojedyncze, zależnie od preferencji. Mamy w każdym pokoju takie okno trapezowe, także pomieszczenia są bardzo dobrze doświetlone. Dodatkowo znajdziesz tutaj miejsce na jakąś komodę, bądź szafę. I tak ten pokój wygląda. Idąc dalej, po prawej mamy drugi pokój, on już jest nawet trochę większy. I tutaj znowu mamy miejsce na podwójne łóżko lub dwa pojedyncze, okno trapezowe i jakieś miejsce na biurko bądź jakąś szafę. Wykonaliśmy tutaj też sufity podwieszane, coś takiego. Także tę płatę wkaleńcową, którą standardowo zostawiamy widoczną, tutaj zabudowaliśmy. Te pomieszczenia z pewnością trochę szybciej będą się nagrzewać. Nie będzie to wszystko szło tak wysoko w górę. To już jest może detal, ale też warto tego typu kwestie mieć na uwadze. A tutaj już płata wkaleńcowa widoczna, także od tego miejsca, gdzie jest otwarty salon, te drewno jest widoczne i dodatkowo będzie tutaj jeszcze wykonany taki słup, przepraszam, taka belka po środku salonu i po lewej stronie tutaj, gdzie pokazuję, będzie siatka, na której będzie można spędzać sobie czas. Także myśmy wykonali tutaj już dodatkowo obwodowo wzmocnienia, żeby taką siatkę można było zamontować. Ostatnie, trzecie pomieszczenie, łazienka. Tak naprawdę tutaj jest zaplanowany WC, sedes oraz dodatkowa umywalka.
Jest to naprawdę wysoko, bo ta ściana kolankowa w tym miejscu ma około 1,40 m, a nawet wydaje mi się, że więcej, ponieważ odsunęliśmy się tą ścianą, tworząc zabudowę, także tutaj już jest wbudowany gabarit. I spokojnie, ja mam 1,80 m, dochodzę praktycznie do samego końca tej wnęki. Także jest tutaj trochę tego miejsca. Dodatkowo wykonaliśmy instalację elektryczną dostosowaną pod te wszystkie pomieszczenia, także gniazdka, włączniki światła, termostaty. To wszystko już tutaj pomontowaliśmy i jak widać, tak to się prezentuje. Także będzie to naprawdę bardzo pojemny budynek. Na tych 66 metrach mamy 3 pomieszczenia, 3 pokoje na 6 miejsc noclegowych, plus dodatkowo dochodzi nam przestrzeń do spania w salonie. Tutaj będzie sofa, tutaj pod oknem. Także dodatkowo jeszcze kolejne 2 osoby komfortowo mogą się przespać. I taki budynek 66-metrowy, 8 osób spokojnie pomieści. I tutaj tak naprawdę też ma duże znaczenie właśnie ten komfort, ponieważ oczywiście mniejszy dom, na przykład mamy taki dom w ofercie Prime House 54, on ma 2 pokoje na górze i parter, on również pomieści około 6 osób noclegowo, ale tutaj już mamy tej przestrzeni trochę więcej, także na pewno osobom szukającym większego komfortu, większej wygody, już ten dom, w którym obecnie stoimy, będzie bardziej na rękę, ponieważ jest po prostu więcej miejsca. Tak naprawdę wszystko kwestia koncepcji, jak chcemy i komu te budynki wynajmować. Tutaj jeszcze jedna rzecz może pokażę. My standardowo robimy w konstrukcji wymian pod kominek. O, tutaj jest narysowany ołówkiem, narysowany taki kwadrat. Także chcąc zamontować kozę, czy w tym momencie, czy za rok, czy za 2, wiadomo, gdzie można przez ścianę się przebić. My standardowo rekomendujemy przebicia właśnie przez ścianę, a nie przez dach, rurą spalinową, czy ze spalinami od kozy, żeby właśnie wyjść na zewnątrz i odprowadzić te spaliny. Także to jest w standardzie przez nas przygotowywane. Czy ta koza zostanie zamontowana teraz, czy później, to już nie ma większego znaczenia. Tak ten dom wygląda, także schodzimy na dół. I ostatnia rzecz na koniec, jak widać mamy tutaj już wykonane wszystkie instalacje, zarówno instalację wodną, jak i instalację elektryczną. Tutaj w ramach ciekawostki pokażę, wykonujemy wszystkie peszle w takiej obudowie. Właśnie na potrzeby prac budowlanych, wykończeniowych, jeżeli coś komuś spadnie, ktoś przypadkiem gdzieś się przewierci, się przetnie, no to jeszcze ma tu dodatkową osłonę w postaci takiego kanału stalowego. Pesze są ognioodporne, są bardzo twarde, także i tak są bardzo wytrzymałe, ale i tak prowadzimy to jeszcze w takich dodatkowych kanałach dla bezpieczeństwa. My tutaj w ramach swojego zakresu prac wykonaliśmy ściany nieszpachlowane, także tutaj już te dalsze prace wykończeniowe prowadzi właśnie osobna ekipa. I ten stan deweloperski, jak widać, wygląda mniej więcej tak jak tutaj, także wszystkie instalacje są wykonane. Nie wykonywaliśmy tutaj płyty fundamentowej, ale oczywiście taką płytę możemy wykonać. Nie wykonywaliśmy tutaj też tarasu, co nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy taki taras też wykonali. Także zachęcam do kontaktu, do sprawdzenia naszych projektów na stronie, porównania i do rozmowy, ponieważ tak naprawdę jesteśmy otwarci na to, jak taką inwestycję wykonać, w jakim zakresie. To jest wszystko kwestia ustaleń. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Będę wdzięczny też za zostawienie komentarza, za subskrybowanie kanału czy polubienie tego filmu, żeby algorytmy Facebooka, YouTube'a też nas polubiły. Dzięki, trzymajcie się, widzimy się na kolejnej inwestycji. Cześć! Modularen. Twój dom na dobre.